Halleluja. Uwielbiajmy naszego Pana, oddajmy Jemu chwałę. On jest godzien. Tylko On jest godzien wszelkiej chwały. Amen. Tylko On jest godzien wszelkiej chwały. Amen. Bóg jest godzien chwały. Amen. Halleluja. Ofiarowujemy Ci chwałę i cześć, Panie nasz. 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 I powierzę. Składamy Ci dzięki i wdzięczność, boś dobry jest. I w ofierze składamy Ci radosny nasz wiek. Ofiarowujemy Ci. Ofiarowujemy Ci chwałę i cześć, Panie nasz. Ofiarowujemy Ci chwałę i cześć, Panie nasz. I w ofierze. I w ofierze składamy Ci dzięki i wdzięczność, boś dobry jest. I w ofierze składamy Ci ofiarowujemy Ci, śpiewajmy. Ofiarowujemy Ci chwałę i cześć. Chwałę i cześć, Panie nasz. Halleluja. Ofiarowujemy Ci chwałę i cześć, Panie nasz. I w ofierze. I w ofierze składamy Ci dzięki i wdzięczność, boś dobry jest. I w ofierze składamy Ci radosny nasz wiek. I w ofierze składamy. I w ofierze składamy Ci dzięki i wdzięczność, boś dobry jest. I w ofierze składamy Ci radosny nasz wiek. Halleluja. Halleluja. Przechodzimy do marszu. Słyszę już armii Pana głos. Słyszę już armii Pana głos. Słyszę chwały głos. Słyszę Pana głos. To idzie armia Pana. To idzie armia Pana. To idzie armia Pana. Uwielbiając Go. Słyszę armii Pana głos, słyszę już armii Pana głos, słyszę chwały głos, słyszę Pana głos, to idzie armia Pana, to idzie armia Pana, to idzie armia Pana, uwielbiając Go. Słyszę już, halleluja. Słyszę już armii Pana głos, słyszę już armii Pana głos, słyszę chwały głos, słyszę Pana głos, to idzie armia Pana, to idzie armia Pana, to idzie armia Pana, uwielbiając Go. Halleluja, halleluja, oddajmy Bogu chwałę, On jest godzien, amen. Jesteśmy armią Pana. Amen, halleluja, dzięki Ci Jezus, chwała Tobie, halleluja. Halleluja. Pan jest wodzem armii. Jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie. Amen. Halleluja. Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa. Amen. On podniósł, On wykupił mnie najświętszą swoją krwią. Co dalej? Odnalazł mnie i zbawił, choć byłem tam
daleko. Swym słowem oczyszcza mnie, prowadzi drogą swą. Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa. On podniósł, On wykupił mnie, najświętszą swoją krew od nas. Odnalazł mnie i zbawił, choć byłem tak daleko. Swym słowem oczyszcza mnie, radością. Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. On podniósł, On podniósł, On wykupił mnie najświętszą swoją krwią. Odnalazł mnie i zbawił, choć byłem tak daleko. Swym słowem oczyszcza mnie, prowadzi drogą swą. Wspaniałe jest zwycięstwo. Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa. On podniósł, On wykupił mnie najświętszą swoją krwią. Odnalazł mnie i zbawił, choć byłem tak daleko. Swym słowem oczyszcza mnie, prowadzi drogą swą. Wspaniałe jest zwycięstwo. Wspaniałe jest zwycięstwo w imieniu Jezusa. On podniósł, On wykupił mnie najświętszą swoją. Amen. Odnalazł mnie i zbawił, choć byłem tak daleko. Swym słowem oczyszcza mnie, prowadzi drogą swą. Kochani, chciałbym, żebyśmy do tej pieśni, w myśl tej pieśni dołączyli prawdziwie taki okrzyk naszego chwały, naszej radości. Kochani, wspaniałe jest zwycięstwo. Co śpiewaliśmy? On znalazł mnie, On oczyścił mnie. Niektórzy tego doświadczyli wczoraj, przedwczoraj, prawda? Ale moi drodzy, co za różnica, że ty doświadczyłeś tego 30 lat temu. To jeszcze 30 lat do przodu. 30 lat mniej zmarnowałeś. Więc ta chwała powinna być tak samo gorąca, wielka, a nie przyblakła przez wiele lat. Amen? A więc kochani, teraz chciejmy Bogu z całych sił, z całych serc oddać chwałę za to, że odniósł zwycięstwo nad twoim życiem, że cię zbawił, że cię wykupił, że cię prowadzi. Amen. Niech to nie jest tylko pieśń zaśpiewana, wierzę, że naprawdę z uczuciem i z serca, ale zawołajmy do Pana. Panie, dziękujemy ci za twoje niesamowite zwycięstwo. Panie, dziękuję ci za potężne zwycięstwo twoje w życiu ludzi, których wczoraj zbawiałeś, który wczoraj tutaj ratowałeś na tym miejscu. Ja ci dziękuję za te osoby, które wczoraj dołączyły do twojego królestwa, że zostały wyrwane z królestwa ciemności. I największe zwycięstwo, jakie mogło się dokonać, to właśnie to, że zostały wyrwane spod władzy szatana i są w twoim królestwie, że Duch Twój Święty odrodził ich, Panie. Dziękujemy ci, że teraz żyją już w Chrystusie. Panie, dziękujemy ci za nich. Dziękujemy ci też, Panie, za to, że dokładnie to samo stało się z nami może już wiele lat temu. Panie, i chodzimy z Tobą, i cieszymy się Tobą, i służymy Tobie, Panie. To jest powód do ogromnej chwały, do ogromnej wdzięczności. Panie, Twoje zwycięstwo każdego dnia. Panie, że nie musimy żyć pod przekleństwem grzechu, że nie musimy żyć pod władzą grzechu, że nie musimy znowu upadać w grzech, ale jesteśmy zwycięzcami w Tobie. Panie, dziękujemy Ci, że grzech nad nami panował nie będzie, bo takie jest zwycięstwo na krzyżu. Dziękujemy Ci za
całkowitą wolność, jaką w Tobie mamy. Panie, dziękujemy Ci za cudowną, niesamowitą tożsamość, jako nowe stworzenia w Tobie. Panie, to jest Twoje zwycięstwo. Ten obszar Twojego zwycięstwa jest tak wielki, tak szeroki. Chcemy się tym cieszyć, chcemy to ogłaszać, chcemy to, Panie, dziś proklamować, ciesząc się Twoim zwycięstwem. Bądź uwielbiony, nasz Panie. Halleluja Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja, halleluja Najwyższemu. Kochani, jest różny poziom zwycięstwa. Też jest zwycięstwo nad naszymi chorobami. Wielokrotnie modlimy się o chorych i dzisiaj chciałbym dwie informacje dobre Wam przekazać. Najpierw Tomek Lewicki, ale on sam powie. Jesteście tam przygotowani? Służba techniczna, ja mógłbym to powiedzieć, ale on to zrobi lepiej sam osobiście. Dobre informacje. Wiemy, że modlimy się od niego od dłuższego czasu, kwestia nowotworu. Tomku, możesz już? Witajcie, kochany Kościele. Jak dobrze znowu was widzieć, to znaczy ja was nie widzę, ale wy widzicie mnie. Słuchajcie, przychodzę do was z pozdrowieniami, z podziękowaniami za wasze modlitwy usilne i takie, wiecie, wytrwałe. A wiemy ze słowa, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, prawda? Amen? Wszyscy teraz na to amen powiedzą. Więc chciałbym wam zakomunikować, iż wasza usilna modlitwa oraz rany i sińce Pana Jezusa Chrystusa uzdrowiły mnie całkowicie z raka. W przeciągu 2 miesięcy rak był i raka nie ma. Kochani, to są najnowsze wyniki rezonansu magnetycznego w Krakowie. Także chcę podzielić się z wami tą radosną nowiną. I wiecie, oczywiście ludzie niewiary od razu to przypisali chemii. Od razu powiedzieli, że no tak, dostałeś najlepszą chemię, najdroższą chyba z możliwych, bo faktycznie ten lek był bardzo drogi. No i dzięki temu jesteś zdrowy. Otóż wiecie, ja takiej retoryki nie przyjmuję, dlatego że tam w szpitalu spotkałem się z ludźmi, którzy chorowali na chłoniaka i leczyli się minimum pół roku, rok, a nawet jeden pan leczył się 5 lat i nie mógł się z tego chłoniaka wyleczyć, a chemię już którąś pętą przyjmował. Ja 3 marca tego roku rozpocząłem leczenie, pierwszą chemię miałem, a 12 maja miałem robiony rezonans magnetyczny, więc to jest raptem 2 miesiące i parę dni. I już w tym momencie tego raka nie było. A ja wierzę, że nie było go tam już wcześniej. Dlatego, kochani, to cudowny Pan Jezus wszystko tak sprawił. Jak już będę z wami, to opowiem wam w szczegółach, bo tych błogosławieństw, Jego potężnego działania, Jego mocy, która płynęła z Jego ran i sińców, a także z waszych modlitw, było o wiele więcej. Także kochani, niech Bóg was obficie błogosławi. Nigdy nie traćcie nadziei. Zawsze miejcie wiarę. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Kochani, są dni, kiedy jesteśmy zasypywani trudnymi informacjami, a są dni, kiedy spływają hurtem dobre informacje. To taki dzień. Mamy kolejną dobrą informację. Tutaj już nie mamy nagrania, ale przeczytam SMS-a, który dziś rano otrzymałem. Później jeszcze rozmawiałem z Moniką, bo to od niej jest ta informacja. Monika i Mateusz Greń, których chyba dobrze znamy, Mateusz na perkusji gra. Modliliśmy się o ich syneczka, Leonka. Było bardzo poważne podejrzenie ciężkiej autoimmunologicznej choroby. Posłuchajcie, mam parę dobrych wiadomości do przekazania. Są już wyniki badania histopatologicznego skóry. Dzięki Bożej łasce nie ma w niej komórek nowotworowych. Jesteśmy po konsultacjach laryngologicznej, chirurgicznej. W prawym uszku jest lekki stan zapalny, przez co najprawdopodobniej Leoś gorączkuje od 2 dni. Dzięki Bogu układ kostny jest prawidłowy. Leoś dobrze słyszy. Jutro jedziemy na wcześniejszą wizytę do szpitala.
do dermatologa, stan skóry trochę się pogorszył. Dziękujemy za wszystkie modlitwy Kościoła. Odczuwamy Bożą pomoc i Jego siły w naszej bezsilności. Chwała niech będzie dobremu Bogu. Kochani, tak jak słyszeliśmy, najgorsze jest wykluczone. Ta groźna choroba, bardzo rzadka, jest wykluczona. Jest wielkim Bogiem nasz Bóg. Tak naprawdę nikt nie wie, czy ona była. Może była. I Bóg ją usunął. Kochani, będziemy Boga wielbić za to, chociaż oni nadal proszą o modlitwę. Bo objawowo stan nie jest dobry. Objawowo stan się wręcz pogarsza. Więc będziemy się modlić o mądrość dla lekarzy, żeby zdiagnozowali, co to właściwie jest, lub żeby nie mieli czego diagnozować. Żeby był po prostu zdrowy. To jest z Bożej mocy. Amen. Kochani, przy okazji też będziemy się jeszcze modlić o wielu naszych seniorów. Bardzo prosili o to, żeby zbór pozdrowić, więc chcę to zrobić w tym momencie. Mogliśmy ich odwiedzić z Wieczerzą Pańską w tym tygodniu, jedną osobę troszkę wcześniej. Myślę, że niektórzy z was, kochani, nas właśnie teraz słuchają, więc widzicie, jestem prawdomówny, obiecałem wam pozdrowienia dla zboru, więc robię to. Więc od brata Jurka Kochuta z żoną brata Jurka Miklera, z żoną od Grzegorz Marii, siostry Aldony Gabryś i siostry Irenki Sikora. Większość z was, uczestników Dni Opamiętania, pamiętacie ją dobrze, jak grała, jak prowadziła uwielbienie. No niestety jest w domu, nie jest w stanie być z nami, nie jest w stanie grać, nie jest w stanie chwycić gitary, strun, nawet wręcz długopisa, więc nie jest zbyt dobrze z jej stanem fizycznym, ale jest pełna nadziei, jest pełna wiary. To jest radość rozmawiać z nią, kiedy widzimy jej zaufanie do Boga. Więc kochani, powstańmy. Będziemy uwielbiać naszego Boga za zwycięstwo. Tak jak śpiewaliśmy tą pieśń, że wielkie jest zwycięstwo. Uwielbiajmy Go za zwycięstwo i w naszym życiu, i w życiu tych osób, o których mówiliśmy, czyli Tomka, małego Losia. I błogosławmy też tych, którzy potrzebują pomocy. Nie wiem, może ktoś z was na tym miejscu, albo ktoś z was słuchających nas przez internet, potrzebuje ratunku, potrzebuje pomocy. Wiecie, nie trzeba czekać na jakiś niesamowity czas. Być może na koniec będziemy ponownie się modlić o chorych. Jedno nie wyklucza drugiego. Jeżeli teraz masz potrzebę, możesz zawołać do Boga. On nie jest Bogiem jakiś reguł. To nie musi być w którymś momencie nabożeństwa. Może Ciebie dotknąć teraz. Amen? A więc zawołajmy do Boga. Panie, dziękujemy Ci z całego serca za Twoje cuda. Za Twoje zwycięstwo. Panie, dziękujemy Ci, że w życiu Tomka pokonałeś nowotwora. Panie, dziękujemy Ci, że według lekarzy nowotwór przeszedł już do historii. Panie, dziękujemy Ci, że tym razem już nie musimy tego tylko odbierać wiarą, Panie, ale już to nasze oczy widzą. Był moment, kiedy to deklarowaliśmy tylko przez wiarę, a dzisiaj możemy już oprzeć się i na tym, co lekarze zadecydowali. Dziękujemy Ci za to. Panie, jesteś wielki. Wywyższamy Cię, Jezu. Ogłaszamy Twoje zwycięstwo. Cieszymy się Twoim kolejnym zwycięstwem, którego widzimy, którego doświadczamy. Dziękujemy Ci za malutkiego Leosia, Panie, że wykluczyłeś tą groźną chorobę. Panie, cieszymy się z tego, Panie, że być może ją zlikwidowałeś, może przed nią zachowałeś. Jezu, dziękujemy Ci za kolejne Twoje cuda. Jesteś wielkim Bogiem, a Panie, teraz Cię prosimy, aby kiedy jutro będą tam na klinice czy szpitalu, Panie, abyś dał mądrości lekarzom, aby w końcu mogli zdiagnozować, co to się dzieje tak naprawdę z nim. Panie, ale Ty możesz również go doskonale uzdrowić. Jego skóra, jego ciało mogą zostać doskonale uzdrowione Twoją mocą. Panie, nie chcemy ograniczać Twojej mocy. Panie, czyń swoje dzieło w jego życiu. Panie, w imieniu Jezusa teraz prosimy Ciebie, abyś to Ty dotknął go tam, gdzie jest w domu ze swoją mamą, Panie. Abyś go dotknął teraz, Panie. Aby jego skóra i wszystkie inne organy zostały całkowicie uzdrowione. Panie, błogosławię też każdą osobę na tym miejscu. Panie, niech teraz uchwyci się wiarą Twojego słowa. Panie, że mamy uzdrowienie w Golgocie. Panie, niech teraz moc uzdrowienia przenika każdego, kto pragnie, każdego, kto wierzy. Panie, niech teraz przechadza się Twój Duch i uzdrawia każdego, kto potrzebuje w imieniu Jezusa. Panie, błogosławimy też naszych seniorów. Panie, dziękujemy Ci za ich wierność, za ich przykład życia, Panie, że możemy my młodsi, Panie,
wspominać ich życie i teraz chcemy im towarzyszyć i błogosławić ich, Panie. I chcemy, Panie, aby Twoja obfitość, Twoje zaopatrzenie, Twoja moc i Twoja radość była z nimi w ich domach, Panie. Aby mogli się cieszyć Tobą ponad wszystko, choć mają wiele ograniczeń w swoich ciałach. Panie, aby mogli też śpiewać, że Ty naprawdę wystarczysz im. Że kiedy się do Ciebie przytulają, to im wystarcza. Że jesteś jedyny w ich życiu, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo. Bądź wielbiony, cudowny nasz Panie. Halleluja Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Cudowny nasz Panie. Bądź uwielbiony. Chwała Jezusowi. Halleluja, Jezus. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Niech ta pieśń będzie naszą modlitwą. Przypomniał się mi taki moment, kiedy w moim życiu 2 tygodnie temu jechałem samochodem. Pewien człowiek wytłumaczył mi, gdzie mam trafić, gdzie mam zajechać. Ja przejeżdżając samochodem, przejechałem to miejsce nie widząc. Kiedy błądziłem, jeździłem tam i z powrotem, zawołałem: Panie, otwórz moje oczy. Mówił, że przy samej drodze. Zawróciłem z powrotem i zupełnie patrzę się tak, jakby to zawsze tam było. Słuchajcie, kiedy śpiewamy tę pieśń, chciałbym was zachęcić. Tutaj dzisiaj się mogą niesamowite rzeczy wydarzyć. Słowo może być prosto i jest prosto z nieba. Amen. Ale zawołaj mnie, Panie, otwórz moje oczy. Otwórz moje serce, abym mógł zobaczyć, abym to mógł wziąć. Bo co z tego, że będzie tak cudownie, a ja pojadę i nic nie wezmę, bo nie widziałem. Minąłem się. Zaśpiewajmy to jeszcze raz. Otwórz swoje serce i swoje oczy. Powiedz Panu, proszę Cię, Duchu Święty, otwórz moje oczy. Może są rzeczy w naszym życiu, które mijamy już 3., 4. raz koło nich i nie możemy ich zobaczyć. To On jest w stanie otworzyć Twoje i moje oczy. Amen. Amen. Śpiewajmy jeszcze raz. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy serce, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. Wywyższonego, wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały, wylej swą miłość i moc. Śpiewam święty, 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 wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały, wylej swą miłość i moc. Ty śpiewam święty.
święty, święty, święty. Otwórzmy oczy, o Panie. Otwórzmy oczy i serce. Chcę widzieć Ciebie. Chcę widzieć Ciebie. Otwórzmy oczy, o Panie. Otwórz je. Otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie. Amen. Chcę widzieć Ciebie. Wywyższonego. Wywyższonego widzieć chcę. Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej swą miłość i moc. I śpiewam święty, święty, święty. Wywyższonego. Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej swą miłość i moc. Gdy śpiewam święty, święty, święty. Wywyższonego. Wywyższonego widzieć chcę. Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Amen. Wylej swą miłość i moc. Gdy śpiewam święty, święty, święty. Święty, 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 chcę widzieć Ciebie. Święty, 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 chcę widzieć Ciebie. Śpiewaj święty. Święty, 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 chcę widzieć Ciebie. Święty, 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 chcę widzieć Ciebie. Wywyższamy Ciebie, święty, święty. Tobie chwała, renesans. Alleluja, renesans. Alleluja, renesans. Tobie Jezus. Alleluja, Tobie Jezus. Jesteś.
Jezus chce nas dzisiaj dotknąć swoim uzdrowieniem. Dlatego każda osoba, która potrzebuje Jego uzdrowienia, zapraszam was tutaj do przodu i będziemy wzywać tego imienia, które jest nam dane. Imienia Jezusa Chrystusa. I na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano, nie tylko to cielesne, fizyczne, ale też każda moc duchowa zegnie swoje kolano na Jego imię. Dlatego podejdź tutaj do przodu, jeżeli potrzebujesz odebrać uzdrowienie z Jego rąk, z Jezusa Chrystusa. Podejdź, a my będziemy kłaść na Ciebie swoje ręce i wzywać Jego imienia nad Twoim życiem, nad Twoim ciałem. A Kościół niech trwa dalej w modlitwie i wyciągać swoje ręce. I zapraszam też braci i siostry, którzy mają wiarę do tego, aby nakładać swoje ręce i w imieniu Jezusa błogosławić. Halleluja. Trwajmy dalej w uwielbieniu. Halleluja Tobie, Jezus. Bogu chwałę i oddaj Mu cześć, niech Twój głos będzie miły Mu dziś. Nasze serca w miłości otwórzmy przed Nim, chwaląc Go pieśnią z głębi serc. Śpiewaj serca w miłości otwórzmy przed Nim, chwaląc Go pieśnią z głębi serc. Śpiewaj
przed Nim, chwaląc Go pieśnią z głębi serc. Śpiewaj chwałę wszyscy razem. Daj Bogu chwałę i oddaj Mu cześć. Niech Twój głos będzie miły Mu dziś. Nasze serca miłości otwórzmy przed Nim, chwaląc Go pieśnią z głębi serc. Śpiewaj Alleluja. Wszyscy razem. Alleluja. Podnieśmy nasze ręce. Aleluja, śpiewajmy. Śpiewaj Aleluja. Śpiewaj Aleluja. 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 Aleluja, śpiewajmy jeszcze raz. Śpiewaj Uwielbiajmy naszego Pana, dziękujmy Mu za uzdrowienie. Otrzymałeś Go teraz? Dziękuj Bogu. Halleluja. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Może Twoje uczucia jeszcze nie są na tym etapie, żeby już to widzieć, żeby to czuć, ale dziękuj Bogu, to jest wiara. Amen. Halleluja. Podnieś, jeżeli przyszedłeś po modlitwę, podnieś swoje dłonie, otwórz swoje usta i podziękuj, zaśpiewaj Alleluja. Powiedz: Boże, dziękuję Ci za uzdrowienie. Dziękuję Ci, że uzdrowiłeś mnie. Dziękuję Ci, że mnie podniosłeś. Dziękuję Ci, że w sińcach i ranach Twoich jest moje uzdrowienie. Biorę je. Halleluja. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękujemy Ci. Wywyższamy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, że możemy brać z Twojego stołu. Chwalimy Ciebie. Jesteś dobry. Jesteś dobry. Jesteś dobry, nasz Panie. Jesteś dobry, Boże. Halleluja. Ogłaszamy to na tym miejscu. Chwała Tobie niech będzie. Halleluja. Halleluja. Chwała Tobie, Jezu. Halleluja. Halleluja. Ja już poproszę może dzieci, które udają się na swoje zajęcia, na szkółkę i też braci, którzy będą zbierać ofiary, dziesięciny. Chcielibyśmy uwielbić naszego Pana i w ten sposób niech będzie Jego imię w wszelaki sposób uwielbiane. Halleluja. Ciebie, Panie, nasz Bóg jest potężny.
otwórzmy przed Nim wszystkie drzwi. Zamok miłości swej z niewoli chcę uwolnić mnie. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. Nasz Bóg jest potężny, dole usiądźmy. Zanim zaproszę pastora do usługi, co będzie za sekundkę, kochani, to chciałbym raz jeszcze podkreślić słowa tej pieśni, które śpiewaliśmy. Słuchajcie, te słowa wyrażają biblijną prawdę, że Bóg jest zwycięzcą, że Jezus jest zwyciężył, że Jezus absolutnie zwyciężył wszelką moc diabła i szatan, choćby jak bardzo chciał, nie powstrzyma. Nie powstrzyma działania Jezusa. Dzisiaj szatan nie powstrzyma tego, żebyś był zbawiony. Dzisiaj szatan nie powstrzyma tego, żebyś był uratowany. Ale jest coś, co może go powstrzymać. Twoja niewiara, twoja ignorancja, twój cynizm, bo może uważasz się za mądrzejszego od połowy tej sali, bo może uważasz, że niczego nie potrzebujesz. Wtedy się rozminiesz z Jego zwycięstwem. On chce Cię odnowić. On chce dać Ci przestrzeń błogosławieństwa i szatan go nie zatrzyma.
choćby jak chciał, ale to jest ty otwórz swoje oczy. Ty uwierz w to, że On ma dla ciebie i poczuj tą potrzebę. Zrozum, że bez Niego giniesz. A potem szatan nic nie jest w stanie zrobić. Szatan go nie powstrzyma. Zapraszam. Pastor Andrzej Luber, pastor zboru Szczechowic, usługuje nam tutaj od piątku rana. Dziś trzeci dzień w sposób wyjątkowy, bo to się rzadko zdarza, że na siedząco on żartuje troszkę z tego, ale prawda jest taka, że to kłopoty ze zdrowiem, z kręgosłupem powodują, że nie jest w stanie tak normalnie, jak zawsze usługiwał, ale forma przekazu jest nieistotna. Ważne jest to, co słyszymy i duch, którym przemawia. A więc skupiajmy się, otwierajmy nasze oczy na Boże Słowo. Witam Was wszystkich serdecznie. Pozazdrościłem tym, którzy siedzą przez całe kazanie. Postanowiłem, dlaczego jeśli oni mogą, ja nie mogę. Pozdrowienia serdeczne od zboru Nowe Życie w Czechowicach, Dziedzicach. Bracia i siostry pozdrawiają Was. Drodzy, mam ten przywilej usługiwać tutaj już od piątku. Dziękuję Nowej Nadziei za zaproszenie. I muszę powiedzieć, że było kilka razy już tak, że już chciałem dzwonić do Janka, że wiesz co, musisz znaleźć kogoś innego. Ale co się zabierałem do tego, żeby zadzwonić, to jakoś to tam gdzieś umykało. Albo rozmawialiśmy i szukaliśmy jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. I myślę, nie wiem teraz, jak będę w ogóle w przyszłości usługiwał, ale bardzo mi się to spodobało. Mam dzisiaj przesłanie. Mam przesłanie. Bardziej dla Kościoła. Dla tych, którzy już znają Pana. Dla tych, którzy nawrócili się wczoraj, przedwczoraj, ale przede wszystkim dla tych, którzy może są rok wierzący, 2, 5, 10, 50. To słowo gdzieś tam w głębi mnie się pali. Tym słowem dzieliłem się też w naszym zborze. Ale oczekuję i takie gdzieś mam wewnętrzne przekonanie, że Pan coś przygotował na ten dzisiejszy poranek. I też kiedy brat Cieśla prowadzący uwielbianie powiedział tutaj parę słów, to tak współgrało ze mną, z tym, co odbieram w moim sercu. Jakkolwiek, wiemy jedno, Bóg przygotował coś, coś dobrego. Porusza mnie słowo zapisane w drugiej księdze Samuela. 22 rozdział, wiersz 30. Dawid mówi tutaj tak, gdyż dzięki Tobie przebiję się przez zgraję. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. Dzięki Tobie przebiję się przez zgraję. Dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur. Chciałbym pierwsze, żebyśmy sobie zadali pytanie. Jaki obraz Boga noszę w moim sercu i w moim umyśle? Czy Bóg, którego czczę, którego wyznaję, któremu służę, czy On jest dobry? Czy On jest Bogiem, który chce dla mnie, dla ciebie tego, co najlepsze? Czy tak myślisz o Nim? Czy może masz czasami takie chwile, że wątpisz, czy Bóg naprawdę chce to, co najlepsze dla ciebie? Jaki obraz Boga jest w twoim i w moim sercu? Czy to jest Bóg, któremu zależy na mnie, czy też nie? Czy jest to Bóg, który ma wielkie pragnienie, abym rozwijał się pod każdym względem? To znaczy, On chce, żebym duchowo wzrastał, ale On chce też, żebym rozwijał swoje talenty, którymi mnie obdarował.
On chce, żebym rozwijał się intelektualnie. Czy Jemu na tym zależy? Czy On o tym myśli? Czy tylko o tej kwestii czysto duchowej? Czy też pod każdym względem? Fajnie, że odpowiadacie. Jaki obraz Boga maluje się w moim sercu, w moim umyśle? Bo jeżeli gdzieś tam wewnątrz nas są wątpliwości, to powiem wam, nie otworzymy się przed Bogiem. Będziemy stać z pewną rezerwą wobec Boga. Będziemy podchodzić do Niego, ale z taką odrobiną nieufności. A to nie będzie podobać się Bogu. Nie sprawi, żeby Bóg mógł wylać to wszystko, to całe błogosławieństwo, które jest w Jego sercu dla swojego ludu, dla swoich dzieci. A przecież jesteśmy Jego umiłowanym ludem. Jesteśmy Jego wybranymi dziećmi. A więc, czy On, czy takiego Go rozumiem, poznałem, doświadczam, jestem zainteresowany. Dawid wypowiada te słowa jako świadectwo, jako coś, czego doświadczał wielokrotnie w swoim życiu. Z Bogiem przebije się przez największą zgraję, która próbuje mnie otoczyć. Z Bogiem przeskoczę przez mur, którym diabeł próbuje mnie ograniczyć. Ale mówi, ale z moim Bogiem pokonam wszelkie przeciwności i wszelkiego nieprzyjaciela. Kiedy Dawid wypowiada te słowa, to są słowa pieśni. Ja już sobie wyobrażam, w polskim języku nie ma tam rytmu, nie ma czegoś takiego, jak on to śpiewał, ale wiemy, że dzisiaj się śpiewa różnie. To była jego pieśń. Czytamy, kiedy Bóg wyrwał go z rąk wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, Dawid zaczął śpiewać. Wiecie, jak zaczął tą pieśń, 22 rozdział, 2, 3 i niższe, zaczął śpiewać, Pan jest moją opoką, twierdzą, wybawicielem, skałą, tarczą. Zaczął śpiewać. Zaczął wyznawać Boga takiego, jakiego doświadczał na co dzień. Drodzy, Dawid, który jako 16-latek, tak mniej więcej możemy sądzić, przyszedł kiedyś do jego domu, a jego tam nie było, prorok Samuel, bo Pan tam kazał Samuelowi namaścić jednego z synów Jesego. No i wszyscy wiemy, jak to się odbyło. Samuel myślał inaczej, Bóg myślał inaczej. Ale dobrze, że prorok był posłuszny temu, który go posłał. I Dawid został namaszczony na króla, a król był panujący, Saul. I wydawało się, że kiedy przychodzi powołanie, kiedy przychodzi od Boga głos, chodź za mną, służ mi, powierzam ci, czy daję ci namaszczenie do służby, to od razu możesz powstawać i myśleć, o, teraz będą się dziać niesamowite rzeczy przez moje życie. Nie wiesz, że to jest zapowiedź kłopotów. Nie wiesz, nie zdajemy sobie często sprawy, że zanim cel, który Bóg wyznaczył dla ciebie i dla mnie, pomiędzy powołaniem, wybraniem a celem, jest cała droga doświadczenia i prób, aby Bóg mógł z ciebie i ze mnie uczynić dobre narzędzie, aby cel był wykonany. Amen. I niektórzy się załamują. Niektórzy nie są gotowi zapłacić ceny przejścia przez tą dolinę prób, doświadczeń i kształtowania swojego charakteru.
poddają się, ale Dawid się nie poddał. Więcej możemy zauważyć, że Dawid w tym ogniu różnego rodzaju doświadczeń, zmagań i prób w sposób kapitalny kształtował swój charakter na Boży charakter. Halleluja. Nigdy się nie dowiesz, kim jesteś. Nigdy się nie dowiesz, jakim jesteś. Jeśli nie przejdziesz przez próbę i w tej próbie nie okażesz się, że masz Ducha Chrystusowego, Ducha pokoju, Ducha miłości. Oto dwa razy wydawało się, że Pan Bóg wydał Saula w rękę Dawida. I dobrzy doradcy mówią, to jest ten czas, Dawidzie. Teraz Bóg go wydał i skończ w końcu z nimi, skończą się twoje utrapienia. A on mówi, nie pozwolę sobie, aby podnieść rękę na pomazańca Pana. Okazał bojaźń, lata zmagań, lata ucieczek, przeciwności. A jednak Dawid zachował serce prawe. Okazał bojaźń Bożą w swoim sercu. I on wypowiada te słowa, bo nieraz doświadczał, że wydawało się, że diabeł go już zamknął, że on już z tego nie wyjdzie, albo potknie się, podejmie niewłaściwe decyzje. Ale nie udało się. I to jest jego takie świadectwo. To jest doświadczenie i świadectwo z Bogiem moim. Jestem w stanie pokonać wszystko. Wszelkie pułapki diabła, wszelkie jego zasadzki jestem w stanie pokonać. Popatrzcie, jak on pięknie mówi w 23 rozdziale, w wierszu 5. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? On to mówi na koniec swojego życia. Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Popatrzcie, jakie jest jego myślenie o Bogu. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? On ma nawet śmiałość powiedzieć przed Bogiem, że Bóg jest zainteresowany jego życzeniami, tam gdzieś głęboko skrywanymi w jego sercu, jego marzeniami. Co myślisz o Bogu? Kiedy jesteś sam, kiedy nikt z tobą nie jest i tak rozmyślasz o swoim życiu, o tym, co było wczoraj, co jest dzisiaj, a co będzie jutro, jak postrzegasz Boga? Czy myślisz o Nim tak? On wkłada jakieś pragnienia, jakieś marzenia do mojego serca. I On to spełni. Moje marzenia nie są przeciwne Jego woli. Nie są z granicy marzeń, które się Jemu nie podobają, bo przecież Go kocham. I moje marzenia nie wykraczają poza to, co Jemu się podoba. Przymierze wieczne zawarł ze mną. On je zabezpieczył swoją świętą krwią. Halleluja. I ta krew mówi za mną dzisiaj i mówi przed tronem Bożym w niebie. Woła za tobą i za mną. Usprawiedliwiony, ułaskawiony, oddzielony, aby być z Bogiem na wieki. Takim? Takie przymierze, niewzruszone, on zawarł. Graham Cook, który pisze w swojej książce, polecam książkę Rozwijanie daru proroczego. Nie czytałem niczego lepszego i zdrowszego na temat posługiwania darem proroctwa, jak właśnie ta książka. I on pisze tam coś takiego. To jest jego wyznanie. Bóg jest najlepszą osobą we wszechświecie. Jaką znam?
jest moim Ojcem, On mnie wybrał i powołał. Jakżeby wraz z Nim Bóg nie darował nam wszystkiego. Jeśli oddał swojego Syna Jezusa Chrystusa za ciebie i za mnie, to jakżeby Bóg nie chciał darować tobie i mnie wszystkiego. Wszystkiego, co przygotował. Czasami jest tak, że w gardle mi zasycha. Dziękuję komuś za wodę, którą przygotował. Kiedy czytam proroka Jeremiasza, 29 rozdział, wiersz 11, tam jest napisane, Bóg mówi do swojego ludu, ja wiem, jakie myśli mam o was. Znacie ten wiersz? Myśli o pokoju, a nie o niedoli. I tam jest dalej napisane, aby zgotować wam przyszłość. Kiedy patrzysz na to, co będzie jutro, wiedz jedno, Bóg przygotowuje ci najlepszą przyszłość dla ciebie i dla mnie. Nawet nie możemy sobie tego wyobrazić. Przygotowuje przyszłość. I natchnąć was nadzieją. Nie, żebyśmy chodzili ze spuszczonymi, zwieszonymi w beznadziei głowami, mówiąc, co to teraz będzie? COVID minął, teraz wojna, teraz głód i co z nami będzie? Ale Bóg myśli o tobie i o mnie w każdym czasie. Dobrym i złym. Dogodnym i niedogodnym. Żeby było ciekawiej. Te słowa zostały powiedziane wtedy, kiedy Bóg karał swój lud. Z powodu ich buntu, z powodu ich grzechów, z powodu ich nieposłuszeństwa i wydawałoby się tak dla mnie przynajmniej, że to nie był dobry czas na takie słowa. Dobrze, że Bóg nie jest podobny do nas. Tam już część, łącznie z królem, była w niewoli w Babilonie. Za chwilę będzie zburzona Jerozolima i świątynia. Nie będzie ich przez 70 lat w ziemi, którą Bóg im wcześniej dał, a którą stracili z powodu grzechu. A jednak ten Bóg, który jest w niebie, jest pełen łaski i miłosierdzia, który lituje się nad swoimi dziećmi i który nie chce ich śmierci i który nie chce ich przekleństwa, posyła słowo przez proroka. Wiem, co jest w moim sercu. Jakie myśli noszę odnośnie was. I to nie są myśli o niedoli, ale o pokoju, o nadziei. I was sprowadzę z powrotem. Jeśli Bóg za nami, mówi Słowo Boże, jeśli Bóg za nami... Czasami zadaję sobie pytanie, czy ja tak z taką odwagą mogę powiedzieć, że Bóg jest za mną, że Bóg jest po mojej stronie, że On stoi obok mnie. Ale przecież to, że Bóg jest za nami, On dał tego dowód, prawda? Bo oddał za ciebie i za mnie na śmierć swojego jedynego Syna. I to jest w tym kontekście, skoro On jest za nami i Ojciec jest za nami i Jezus jest za nami, bo za nas oddał życie i Duch Święty jest za nami. Kochany Duch Święty, On tutaj jest. On dotyka naszych serc. On otwiera nasze duchowe oczy. On sprawia, że nasze serca z twardych stają się takie miękkie. Kochany Święty Duch, który objawia Jezusa Chrystusa. Oto, jaki obraz Boga jest w moim sercu? Obdarował mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. Obdarzył mnie życiem wiecznym, przebaczył mi grzechy. Wyprowadził nas na wolność.
obdarzył nas zdolnościami, talentami, darami. Diabeł przyszedł po to, by kraść, zabijać i wytracać. A Jezus mówi, ale ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to w obfitości. Szkoda, że nie odbieramy, tak sam patrzę na siebie, szkoda, że tej obfitości, czy z tej obfitości przecież powinno być dużo więcej. Ale jest ten ktoś, który nie chce, żebyś się rozwijał duchowo, który nie życzy sobie twojego i mojego duchowego wzrostu, który ma wielką radochę, kiedy działamy według ciała, a nie według ducha, któremu sprawia wielką satysfakcję, kiedy zaczynamy wątpić, czy Bóg jest z nami, czy nie. On robi wszystko, żeby ten obraz Boga, który jest przy nas i po naszej stronie, zaciemnić. Żebyś pomyślał, Bóg nie jest zainteresowany moim rozwojem, mojego talentu, możliwości, które mi dał, mojego intelektu. On sprawia i próbuje zbudować mury wokół twojego i mojego życia. Ale ty i ja na co dzień w naszym życiu musimy umieć spojrzeć i patrzeć w górę na Boga i kiedy widzimy, jak ten krąg, ta zgraja nieprzyjacielska nas coraz bardziej otacza, abyśmy mogli z wiarą przebić się przez te wszelkie ograniczenia, którymi on nas próbuje ograniczyć. Diabeł zawsze przychodzi z ciemnością, z zamieszaniem, z cierpieniem, prawda? Ze strachem. Chcę, żebyśmy się bali, żebyśmy nie odpoczywali w Bogu, żebyśmy się bali o to, co będzie jutro. Ale Bóg jest Bogiem pokoju. Zabiera strach i daje nam odwagę do naszych serc. Drodzy, musimy rozpoznać, co stanowi ten mur, tą zgraję, która nas zaczyna usidlać, otaczać i chce nas zatrzymać w tym wzroście naszego życia pod każdym względem. Pierwszym takim najbardziej znanym dla nas murem to jest grzech. Grzech jest potężną przeszkodą w odbieraniu Bożego błogosławieństwa. I nie pomogą modlitwy, nie pomogą posty. Jeżeli ty i ja nie rozpoznamy grzechu, nie rozprawimy się z nim we właściwy sposób. Bo może ktoś myśleć tak, że jak będzie pościł i modlił się i dalej trzymał się tego, co Bogu się nie podoba, to te modlitwy i posty jakoś to powinny zrównoważyć. Dlatego prorok Izajasz mówi o to, ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc. Bo oni mówią, Panie, my tyle pościmy, my się tyle modlimy. Ręka Pana nie jest za krótka. Myślicie, że Bóg ma przytępiony słuch i ma aparat słuchowy i tam mu trzeszczy akurat, jak się modlicie. Nie. To wasze grzechy sprawiły, że On nie słyszy. Jest coś, drodzy, czasami są czasami rzeczy, które wiemy, że Bogu się nie podobają i ciągle w nie wpadamy. Ciągle z tym mamy problem. Jest jedna rzecz, bardzo ważna. Bóg tego od ciebie i ode mnie oczekuje, abyśmy znienawidzili grzech w naszych sercach. Żebyśmy go tak znienawidzili, żeby go porzucić w końcu. Że kiedy go wyznajesz, to nie wyznajesz na takiej zasadzie, a wiem i tak dalej będzie. Mamy
wiele obietnic. Ja zachęcam was, zachęcam siebie. Mamy wiele obietnic. Grzech nad wami panować nie będzie. Dlaczego nie będzie? Dlaczego grzech nie musi nad tobą i nade mną panować? Dlaczego? Co ten wiersz tam mówi? Bo nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską. Pod łaską. A łaska daje moc, daje Ducha Świętego do naszych serc, abyśmy mogli być zwycięzcami. Krzyż rozprawił się z wszelkim grzechem. Rozdziały 5-8 listu do Rzymian ktoś pięknie nazwał, to jest taka magna carta, wielka karta wolności. Kiedy czytasz te rozdziały, tam Bóg rozprawia się w Chrystusie z grzechem, twoim i moim, z każdym. A więc bywa tak, że nie potrafimy się przebić przez ten mur grzechu, który ciągle gdzieś trzyma nas, otacza nas, staje się jak mur wokół naszego życia. To dzisiaj jest dobry czas, abyś przeskoczył ten mur, rozbił tą ścianę, przebił się przez tą zgraję, przez moc Jezusa Chrystusa, Jego krzyża, Jego krwi. Ale musi coś się wydarzyć wewnątrz mnie. Potrzebuję szczerego upamiętania, szczerego wyznania i porzucenia grzechu. Ja go muszę znienawidzieć, nie lekko potraktować, z przymrużeniem oka, delikatnie. Chodzi o to, abyśmy nie miłowali go w głębi naszego serca i nie pobłażali grzechowi ani sobie. Tak więc przez wiarę możemy wziąć przebaczenie, przez wiarę możemy wziąć oczyszczenie, przez wiarę możemy wziąć zwycięstwo i przebić się przez ten mur, przeskoczyć ten mur. Jan apostoł napisał tak: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika. Ale akcent położony jest, abyście nie grzeszyli. Abyście nie grzeszyli. Moi drodzy, są takie inne ograniczenia, jak na przykład środowisko, z którego pochodzimy. Czasami ludzie mówią, pochodzę stamtąd, z takiego miejsca, z jakiejś wioski, z jakiegoś nieistotnego. Co ja mogę osiągnąć? Co Bóg może zrobić w moim życiu? Czytamy w Biblii, że Bóg sobie powołał takiego człowieka, który nazywał się Eliasz. Kto wie, gdzie leży ta wioska, w której on się urodził, Tiszbe? Ile ona miała mieszkańców? Gdzie kto na mapie szukał kiedyś Tiszbe, gdzie urodził się Eliasz? Kto może z takiej wioski, z takiego nieznaczącego jakiejś miejscowości w Palestynie coś osiągnąć wielkiego? Słuchajcie, środowisko, ale środowisko nie stanowiło bariery dla Eliasza, aby zaufał, uwierzył Bogu i stał się jednym z największych proroków Pana. Cóż z Nazaretu może być dobrego? Gdzie Nazaret? Betlejem, Jerozolima, no to my czytamy z Nazaretu? Drodzy, nie pozwólmy, żeby środowisko i myślenie o tym, że jesteś stamtąd czy stamtąd, a wiecie, jak to w ludziach siedzi, jak nie z Krakowa, to w ogóle się nie liczy, albo z Warszawy.
Jesteś teraz w Palestynie, przepraszam, w Izraelu, jesteś w Izraelu, wyjeżdżasz na górę Karmel, możesz tam wjechać samochodem i stoi pomnik Eliasza. Nie wiem, czy Eliasz jest zadowolony. Ale stoi ten pomnik tam. A co powiemy o kulturze czy religii? Niektórzy ludzie nie potrafią się przebić z powodu religii, w której tkwią. Moja babcia, mój dziadek, moi rodzice. A ty chcesz tu teraz być inny? Ty chcesz inaczej? Wiecie, o kogo mam na myśli? Na przykład Rut Moabitkę. Zupełnie inna religia, inna kultura. Ale ona w pewnym momencie coś sobie powiedziała do Noemi: twój Bóg jest moim Bogiem. Halleluja. Słuchajcie, nie ma ograniczeń. Możemy wyjść przez największe ograniczenia. Kiedy spojrzymy z wiarą i rozpoznamy, kim jest prawdziwy Bóg, nie będziesz zatrzymany, bo nie dasz się zatrzymać. I mówisz: tak, ale ja będę służył żywemu, prawdziwemu Bogu. Pozostawiła swoje bóstwa, swoją religię, swoją rodzinę i przeniosła się do innego kraju. A taka Rahab, nie dość, że do cna zepsute miasto, w którym mieszkała, to jeszcze reputacja i w ogóle to, jak żyła, to coś było w niej. Coś było w niej. Porzuciła grzech, porzuciła całe środowisko zepsute, które miało być zniszczone, i uwierzyła w Boga Izraela. Ocaliła siebie, swoją rodzinę. Halleluja. Halleluja. Drodzy, czasami może jesteś sam, ale jesteś dobrym początkiem czegoś wielkiego w twoim domu, w twojej rodzinie. Amen. Nie wolno ci się poddać. Nie wolno ci się wycofać. Ufaj Bogu. Trzymaj się Pana. A co pomyślimy o wychowaniu? Wiecie, jak to różnie jest w rodzinach, nawet w chrześcijańskich rodzinach. Jak czytam Biblię, jak patrzę na te rodziny opisane w Biblii, to mówię, wiele z nich jest dysfunkcyjnych. Cała rodzina Jakuba była dysfunkcyjna. Jak ten Jakub to prowadził wszystko. Jak ci bracia między sobą żyli. Jednego prawie, że zabili. Żaden przykład. Ale w rodzinie Dawida też chyba nie było różowo. Prawda? Możemy wyraźnie powiedzieć, że Dawid był pomijany w rodzinie. Był traktowany jako takie popychadło, taki najmłodszy i niech zrobi wszystko. Nawet ojciec się nim za bardzo nie przejmował, chociaż bardzo dobrze służył ojcu. Bo jak prorok przyszedł i było 7 już przed nimi, masz tu jeszcze jakiegoś syna? Bo miał wszystkich przecież sprowadzić. Masz tu jakiegoś syna? I wtedy jest, rzeczywiście chyba Dawid jeszcze jest. Ale popatrzcie, ten mur takiego innego traktowania Dawida nie spowodował, że Dawid zamknął swoje serce na Boga i powiedział: mój ojciec nie jest fair wobec mnie, nie jestem traktowany na równi z moimi braćmi. On nie pozwolił, żeby jakaś gorycz, jakaś niechęć, jakieś po prostu pretensje wypełniały jego serce. Nie pozwolił na to. Wiecie, skąd to wiem? Bo kiedy był przy tych owcach, on układał kapitalne psalmy. On wielbił Boga.
Jego serce było wolne, aby wielbić i chwalić wielkiego Boga. Mógł być zamknięty, ale Dawid przebił się przez to. Okoliczności. Czasami mówimy, próbowałem i wyszła klapa. I znowu próbowałem, no trzy razy mogę spróbować. Jeżeli Bóg do czegoś cię wzywa i gdzieś czujesz, jak Słowo Boże mówi, Bóg daje chcenie i Bóg da wykonanie. A więc nie załamuj się okolicznościami. Hiob mógłby totalnie się załamać, tak? I odwrócić od Boga. Jednak tego nie zrobił. Pozostał wierny Bogu, a później Bóg go w dwójnasób błogosławił. Wytrwał. Coś w naszym charakterze, w naszej osobowości może być takim murem. To mogą być kompleksy. Takie niskie myślenie o sobie. Zawsze się wycofujesz, bo inni są lepsi, będą lepsi. Ty tego nie potrafisz zrobić. Mojżesz tak myślał o sobie. Kiedy Bóg go powołuje, żeby poszedł do Egiptu i wyprowadził naród. Pamiętacie, co Mojżesz mówi? Ja nie umiem mówić. Nie wiem, był wykształconym przecież człowiekiem. Czy on stracił to wszystko na tej pustyni? Nie umiem mówić. I od razu mówi mój brat, on to ma gadane. Panie, poślij Arona. Tak by Pan Bóg potrzebował naszych wskazówek. A później się dowiadujemy, że to Mojżesz miał kręgosłup, a nie Aron. Przynajmniej nie na tak mocny jak Mojżesza kręgosłup, nie? Niezbyt zdolny i bystry jestem. To też jest mur. Był taki prorok. Człowiek powołany na proroka był pasterzem owiec. I kiedy mu mówili do niego prorok, on mówi, nie mówcie do mnie prorok. Ja jestem zwykłym pasterzem owiec. Pamiętacie, kto to jest? Amos. Napisał jedną z większych ksiąg Starego Testamentu. Amos. Pochodził z Judy, prorokował w Izraelu. I go tam wyganiali, bo za ostro mówił do nich. Ale Bóg go wspaniały sposób użył. Słuchajcie, też frustracja może być taką barierą. Może ludzie cię frustrują. Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, ten wspaniały mąż Boży, najpokorniejszy z ludzi, tak cudownie obdarowany i używany przez Boga, nie wszedł do ziemi obiecanej z powodu frustracji. W pewnym momencie nie wytrzymał tego narzekania, tego biadolenia, tej niewiary i tak dalej. Wcześniej wytrzymywał, nawet prosił, Boże, lepiej mnie, albo jak chcesz, to z nimi razem mnie skończ. I zrobił coś nierozważnie na oczach ludów. Przekroczył to, co Bóg kazał mu zrobić. Frustracja. Jest czasami tak, że ludzie wokół nas, w zborze, ci, którzy są bardzo blisko, mogą powodować frustrację. I powiem więcej, powodują frustrację. Jeżeli jesteśmy szczerzy, to powiemy, że czasami trudno jest nam się dogadać. To powoduje frustrację. Ale mogę zauważyć jedną rzecz. Bóg mówi bardzo wyraźnie. Chroń swoje serce przed tego rodzaju nastrojami. Nie próbuj stawać się sędzią wobec tych, z którymi razem idziesz do Królestwa Bożego. Nie stawaj się, nie bądź obrażony i sfrustrowany. Bo w pewnym momencie to spowoduje, że zaczynamy robić nierozważne kroki, które nas oddzielają, oddalają od Pana.
prawda? Tak było z Mojżeszem. Ja pamiętam, jak nawróciłem się, to też mówiłem nieraz, kiedy po raz pierwszy wszedłem do zboru, teraz już Filadelfia, kiedyś w Wapienicy wszedłem na salę nabożeństw, ludzie stali, śpiewali. Jakie to było piękne. Pierwszy raz jestem na takim nabożeństwie. Tak stoję, tak patrzę na tych wszystkich ludzi. Wszyscy uwielbiają Boga. Ja mówię, jestem w niebie. Sami aniołowie tu są. Po jakimś czasie coś z tymi aniołami mi się nie za bardzo zgadzało. Ale mam na myśli też siebie. Wiecie, diabeł próbuje nam pokazać na negatywy innych i je jeszcze bardziej wyostrza i wyolbrzymia. A to niszczy nas. Ale jeśli jesteśmy pełni Bożej miłości, to wiecie, co Boża miłość robi? Znacie ten werset? Co ona robi? Zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość sprawia, że patrzę z wielką przychylnością, a czasami nie widzę tych czasami niefajnych zachowań, spojrzeń czy słów wobec mojej osoby, bo patrzę z ogromną przychylnością i miłością. Gdyby Bóg był tak drobiazgowy jak my, gdyby nie patrzył z tą przychylnością i miłością, nikt by z nas się nie ostał. Drodzy, mamy się przebić. Jabez, pierwszej Kronik 4:9-10 czytamy o Jabesie. Jabez był człowiekiem, który od urodzenia miał problem z bólem. Biblia mówi, że był urodzony w bólu. Dostał imię Jabez, czyli to imię oznaczało taki chodzący z bólem. Cały czas jego imię jakby określało jego codzienność. Nie wiem, czy to było tylko w momencie urodzenia. Sądzę, że to bardziej mu doskwierało, ale Jabez postanowił przebić się przez to wszystko. Przez te ograniczenia. I tam jest jego kapitalna modlitwa. Wiecie, ona mnie niesamowicie porusza. To nie jest stanie przed Bogiem i no jak chcesz, Panie Boże, to mnie pobłogosław. Nie. On stanął przed Bogiem i zaczął wołać. Błogosław mi, proszę. I jak? Obficie. Boże, chcę Twego obfitego błogosławieństwa dla mojego życia, dla mojego domu, dla moich bliskich, dla tego, co robię, dla mojej pracy. Gdzie jestem, Boże, pobłogosław mi obficie. A druga jeszcze jest lepsza. Poszerz moje granice. Nie chcę się zadowalać tym, co jest. Boże, dziękuję Ci za to, co jest, ale poszerz i zrób ze mną to, co zamierzyłeś od momentu, kiedy powołałeś mnie do istnienia. Abym osiągnął to wszystko, co Ty, Boże, zaplanowałeś dla mnie. Poszerz moje granice. Poszerz mój wpływ. Albo inaczej, poszerz swój wpływ poprzeze mnie. Niech będzie ze mną Twa ręka. Chcę ją odczuwać, jak jest nad moją głową albo na mojej głowie i mnie błogosławi. Chroń mnie od nieszczęścia. Niech też nie dotknie mnie ból. I Pan Bóg mówi tak, Jabez trochę za dużo. Zbyt odważnie, Jabez. Czy nie wystarczy Ci tak część z tego? Zobaczcie, jaki obraz Boga noszę w moim sercu. Czy to jest Bóg, który chce mnie błogosławić obficie i mogę Go o to prosić? Czy to jest Bóg, który może mnie uchronić od wszelkiego zła? Czy to jest Bóg, który może poszerzyć moje granice, moje ograniczenia i intelektualne, i talentowe, jakiekolwiek?
czy to jest właśnie Bóg, który pozwala mi przekraczać te granice? Dla Jego chwały, dla mojego rozwoju. Król Saul nie potrafił się przebić. Nie potrafił się przebić przez zazdrość wobec Dawida. Nie potrafił się przebić przez tego ducha niezależności, pychy, która objawiła się w jego sercu. I przegrał. Przegrał. Ten, co miał jeden talent, z Ewangelii Mateusza nie potrafił się przebić. Przez swoje lenistwo, tam jest tak napisane, sługo zły i leniwy, a to słowo zły, to jest takie złe greckie słowo, poneros, dulos, czyli niegodziwy sługo. Oto dałem ci możliwość, dałem ci talent, a ty wziąłeś i to wszystko zakopałeś. Zamiast obracać tym, zamiast powinien przyjść rozwój przez to błogosławieństwo, a ty to wszystko zmarnowałeś. Wielka odpowiedzialność. Nie przebił się przez swoją niegodziwość, strach, zazdrość, bo może sobie tak pomyślał, ten dostał dwa, ten pięć, a ja tylko jeden. Drodzy, z Bogiem możemy przeskoczyć mur. Z Bogiem ty i ja możemy przebić się przez zgraje. Diabeł będzie robił wszystko, żebyśmy się nie rozwijali dla Bożej chwały. Żebyśmy nie wzrastali duchowo, nie mieli zwycięstwa nad grzechem. Żebyśmy myśleli, że nie potrafimy czegoś zrobić. Do czego Bóg ciebie i mnie wzywa. Ale ty i ja możemy stanąć w autorytecie tego, który nas miłuje. Tego, który nas powołał. Tego, który nas wybrał. Tego, któremu ty i ja z naszego życia mamy przynieść chwałę. I zbliżam się do końca. Jak mogę to zrobić? Jak mogę to zrobić? Niby proste, abyśmy działali w wierze, w zaufaniu. Jeżeli mój obraz Boga, który biorę nie w wyniku swoich ludzkich przemyśleń, ale biorę z prawdy Bożego Słowa, to nie jest obraz filozofów, myśli ludzkiej, koncepcji ludzi, o Boga, który objawił się w tej księdze. Jeżeli go rozumiem i poznaję, że jest dobry, że on zawarł ze mną przymierze, że on chce mnie błogosławić w sposób obfity, a nawet ponad miarę, nawet ponad to, co sobie jestem w stanie wyobrazić i o co prosić, tak? Czy nie jest taka gdzieś obietnica zapisana, że Bóg da nam ponad to wszystko, tak? Jak to tam jest? O co prosimy, albo o czym myślimy, prawda? Taki mądry jestem przed wami dzisiaj. Ale muszę wam powiedzieć, że sam się z tym zmagam. I muszę się przebijać przez mur. Muszę. Bóg jest twoim i moim Ojcem. W Chrystusie obdarował nas wszystkim. A więc mam działać w wierze, w zaufaniu do mojego Boga, w oparciu o Jego Słowo. Jest inny fragment,
taki nawiązujący do modlitwy, kiedy uczniowie mówią, naucz nas się modlić. Pamiętacie, tam Jezus mówi, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. O ileż bardziej, jeśli wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać swoim własnym dzieciom, macie radość, kiedy macie taki fajny prezent dla własnych dzieci, nie? A jak przyjdą wnuki, to macie radość, tak? Chcemy, żeby dostały to, co najlepsze, bo są naszymi dziećmi. O ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da. W Mateuszu Jezus, słowa Jezusa są poszerzone, czy troszeczkę inaczej oddane. Ja myślę, że mogły paść i to, tylko jeden zapisał jedno, drugi drugie. Da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Da Ducha Świętego i da dobre rzeczy, różne rzeczy. Kiedy modliłem się o chrzest w Duchu Świętym, 3 lata chyba się modliłem po nawróceniu o chrzest w Duchu Świętym. Dlatego, że w pewnym momencie przeczytałem, że powinienem się ochrzcić w wodzie, ale też jest chrzest w Duchu Świętym. 3 lata. I pewnego wieczoru na obozie młodzieżowym już był zmrok, to na wolnym powietrzu nabożeństwo. Stając pod jakąś jabłonką, śliwką, nie wiem czym, jakieś małe drzewko, i nagle słyszę, że modlę się innymi językami. Duch Święty stąpił. Było nas tam 200 młodych ludzi. Młodzi ludzie zostawali uzdrawiani. Wielu tam z przodu, ja nawet nie wiedziałem o tym, bo stałem dalej, było napełnionych Duchem Świętym, modliło się językami i wielbiło Boga. O ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da wam to. A na drugi dzień przyszedł ten, który chciał postawić mur. Mówi, nie zostałeś napełniony Duchem Świętym. Ty po prostu sobie tak paplesz. To wcale nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. I powiem wam, że jakby stopnął mnie w tym entuzjazmie. Gdzieś zacząłem się zastanawiać, co jest. Ale mój przyjaciel otworzył Ewangelię Łukasza, 11 rozdział i przeczytał mi ten fragment. I miałem zwycięstwo, bo przyszła wiara, zaufanie, bo Ojciec nie da nam kamienia, ani węża, ani skorpiona, ale da to, o co Go prosimy. Halleluja. A więc przyjdźmy z wiarą. Działaj w wierze, a nie w oglądaniu. Po drugie, uniżmy się przed Panem. Uniżmy się. Tak tam gdzieś głęboko w naszym sercu uznajmy, On jest Panem, moim Panem. Jemu poddaję wszystko. Po trzecie, szukaj dobrego towarzystwa. Co mam na myśli? Otaczaj się ludźmi wiary. Amen? Otaczaj się ludźmi, którymi gdy się spotykasz, to nie po to, żeby sobie ponarzekać, poobgadywać, poobmawiać, jacy to inni są, ale ludzi, którzy będą w tym kontakcie z Tobą, ludźmi wiary, ludźmi żyjącymi z Panem, ludźmi, którzy będą mówić dobre rzeczy o Bogu. Dawid otaczał się takimi ludźmi. Do niego przyszli sami bohaterowie wiary. Miał takich pakerów. Jeden jak włócznią wywinął, to nie wiem, ile tam położył od razu.
Dawidzie, jesteśmy z Tobą sercem. To by ludzie wiary ufali Bogu, byli gotowi do walki. Otaczaj się takimi ludźmi, żeby Twoja wiara, moja wiara się podnosiła. To jest coś bardzo ważnego. I bierzmy namaszczenie Ducha Świętego dla naszego życia. Prośmy Pana o Jego namaszczenie. Będziemy się modlić. Będziemy wzywać imienia Pana. Może jest coś, co musisz dzisiaj rozbić albo przez co się przebić. I dokładnie wiesz, co to jest. To może być grzech, to mogą być kompleksy, to mogą być różne rzeczy, o których mówiłem, o których nawet może nie wspomniałem, ale wiesz, to jest problem. A Bóg chce, żebyśmy się przez to przebili. Żebyś miał zwycięstwo. Halleluja. Bóg chce, żebyś wziął namaszczenie, świeże namaszczenie Ducha Świętego. A może niektórzy są tutaj, którzy modlą się o napełnienie Duchem Świętym i ciągle tego nie doświadczyli i nie mogą się przebić. Jesteśmy gotowi się modlić, tak, pastorze? Jesteśmy gotowi się modlić. Cały zbór jest gotów. Pobłogosław nieobficie. Boże, wylej na mnie rzeki wody żywej. Niech one trysną z mojego wnętrza. Niech popłyną te rzeki Ducha Świętego. Powstańmy. Jeśli grupa może tutaj przyjść, bardzo proszę. Halleluja, Jezus. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Panie, dziękujemy Ci, że od samego początku możemy Cię wielbić i wywyższać na tym miejscu. Wyznajemy, że jesteś wielkim i potężnym Bogiem. Dobrym Bogiem. Pełnym łaski. Bogiem, który o nas myśli we dnie i w nocy. Bogiem, który życzy nam dobrze. Bogiem, który ma dobre myśli i zamiary wobec nas. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Boże, dziękuję Ci za ten zbór, za Twoje dziedzictwo na tym miejscu, które wykupiłeś swoją świętą krwią. Dziękuję Ci, że to jest Twoje dziedzictwo, to jest Twój lud, to są ludzie nazwani od Twego imienia. I dziękuję Ci, że masz dla swoich dzieci te najlepsze rzeczy. Te najlepsze rzeczy. Chwała Ci, Jezus. Panie, dziękuję Ci za Twój Kościół, który Ty sobie budujesz i który jest niezwyciężony. Dziękuję Ci za Twoich wiernych. Halleluja. Wywyższamy Twoje imię, Jezus. Oddajemy Ci chwałę, Jezu. Halleluja. Panie, chcemy dzisiaj odebrać od Ciebie obfite błogosławieństwo. Chcemy dzisiaj być błogosławieni obficie, Panie. Chcemy wyjść z tego miejsca przemienionymi przez obecność Twoją. Halleluja, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Halleluja, Jezus. Kilema hasore meneke sia la kara masia. Halleluja, sia la kerema santa la makores. Sinde la bekentere santa. Chwała Tobie, Jezus. Jeżeli Bóg mówił dzisiaj do Twojego serca i wiesz, że są jakieś mury, są jakieś ograniczenia, z którymi ciągle się trapisz i męczysz, ale Bóg mówi do Twojego serca, że z Nim przeskoczysz wszystko. Przebijesz się przez największą zgraję, którą diabeł postawił wokół Ciebie. Jeżeli dzisiaj chcesz powiedzieć tak, ja w imieniu mojego Pana chcę się przebić przez ten mur, zapraszam Cię przyjść tutaj na środek.
dajmy taki dowód, to oto ja staję do walki wbrew wszelkim ograniczeniom. Przyjdźmy przed Jego oblicze. Moje słowo było do nas wszystkich wierzących. Zachęcam wszystkich. A może ktoś modli się o to, aby Bóg napełnił go Duchem Świętym. Możemy przyjść. A może mówić: tak, Boże, chcę świeżego Twojego namaszczenia. Oto jest czas. Oto jest czas. Będziemy się modlić, będziemy kłaść ręce, będziemy błogosławić. Bracia, siostry z Nowej Nadziei, starsi tego zboru z pastorem będą podchodzić i modlić się. Nie musimy być w miejscu suchym. Jest takie słowo w jednym z psalmów: oporni pozostają w suchej ziemi. A więc ludzie, którzy jakby powstrzymują się, nie chcą przyjść, nie chcą odebrać błogosławieństwo. Pozostaniesz w suchej ziemi. Ale jeżeli się odważysz, Bóg nawodni twoje życie na nowo. Bóg cię pobłogosławi. Halleluja. Bardzo proszę pastora, aby prowadził nas dalej w modlitwie. Zapraszam tutaj liderów, liderki, podejdźcie do osób, stańcie razem z nimi, ogłaszajcie Boże przełomy, ogłaszajcie Boże przełomy nad tymi sytuacjami, nad tymi murami, nad tą zgrają, która otacza życie ludzi. Halleluja. Panie, Tobie dziękujemy, że w Tobie mamy pełnię zwycięstwa. Panie, dzięki Ci, że mamy pełnię zwycięstwa w Tobie. Panie, że Twoje zwycięstwo jest nieograniczone. Panie, i my dzisiaj ogłaszamy Twoje myśli nad sobą. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje myśli o nas daleko, daleko wykraczają poza nasze własne horyzonty. Panie, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj chcesz poszerzyć granice każdego z nas. Panie, ja błogosławię te osoby, które tu dzisiaj wyszły do przodu. Panie, proszę Ciebie o poszerzenie ich granic. Panie, proszę Ciebie, żeby wyszły na wolność ze swoich ograniczeń. Panie, abyś wypuścił ich na wolność, aby mogły wejść w nowe przestrzenie Twoich błogosławieństw. Panie, ja się sprzeciwiam wszelkim ograniczeniom, wszelkim barierom, wszelkiej niewierze, która ich blokuje. W imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ogłaszamy Twoje zwycięstwo nad każdą przestrzenią ich życia. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech teraz świadectwo Twojego słowa odnosi zwycięstwo. Panie, powiedziałeś, że Ty dasz więcej niż nawet prosimy. Panie, więc ogłaszamy tą przestrzeń błogosławieństwa nad każdą osobą. Panie, my wyrażamy te prośby, my się modlimy razem z nimi, ale oczekujemy, że dasz więcej. Panie, że zaskoczysz nas. Panie, powołałeś nas do życia obfitego. Panie, dziękujemy Ci, że obfitość jest w Twoim krzyżu nieograniczona i dzisiaj ją ogłaszamy dla każdego pragnącego, dla każdego, który pragnie więcej, dla każdego, który pragnie głębiej. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa wypuszczaj na wolność każdego, Panie, poza obręb naszych horyzontów, poza obręb tego, co wydaje się nam, że możemy. Panie, Ty dajesz nam więcej, niż my myślimy, że możemy. Dlatego, Panie, w imieniu Jezusa ogłaszam Twoją przestrzeń wolności, nowe horyzonty, nową moc dla każdego z nas. Dzięki Ci, Jezus. Panie, niech wszelkie mury kompleksów, niech wszelkie mury niewiary dziś padają. Panie, jako Twoi synowie chcemy iść dalej i głębiej. Jako Twoi synowie chcemy być kanałem przepływu Twojej mocy, Twojego życia, tam, gdzie nas posyłasz. Halleluja Ci, Jezus. Halleluja Ci, Jezus. Wywyższa Cię. Wywyższa Cię.
Kochani, pomodlimy się jeszcze raz wspólnie taką modlitwą wiary, modlitwą zwycięstwa, modlitwą ogłaszania Bożych przełomów, ale zanim to zrobimy, mówię to dla gości, którzy może niekoniecznie wiedzą, co my tu robimy często, chcemy coś ogłosić. Prosimy tam o przygotowanie tej deklaracji naszej, która mówi, czym jest nasza Biblia, a my wszyscy chwytamy nasze Biblię. Jeśli masz ją w komórce, to chwytaj iPhona, smartfona, co tam masz i ogłosimy to, co już jest na plakacie. A potem w myśl tego się pomodlimy. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię to, co ona mówi, że potrafię. Kochani, nie zgubmy tego. To jest droga do tego, by żyć w tej nowej przestrzeni. Ojcze, my chcemy tak żyć. Panie, modlimy się teraz modlitwą wiary, modlitwą ogłaszania Twojej perspektywy. Panie, dziękujemy Ci, że możemy żyć i ogłaszać to, że jesteśmy dokładnie tym, co Biblia o nas mówi. Nie to, co myślimy o sobie, nie to, co inni ludzie mówią o nas, nie to, co uwierzyliśmy przez lata, że takimi jesteśmy. To wszystko jest stare, to wszystko jest nieważne. Ważne jest to, co Ty mówisz o nas, kim w Tobie jesteśmy, kim jesteśmy w Chrystusie. Panie, dziękuję Ci, że możemy wyznawać, że możemy zrobić to, co Biblia o nas mówi, że możemy. Czyli w Tobie wszystko. Panie, dziękuję Ci, że mówisz, że możemy w Tobie wszystko. Sami nic, ale w Tobie wszystko. Panie, dlatego ogłaszamy to nad każdym z nas, że kiedy żyjemy w Tobie, nie ma rzeczy niemożliwych dla nas. Ojcze, dziękuję Ci za to, bo Ty działasz w nas, bo my działamy tylko przez Ciebie, w Chrystusie i przez Chrystusa. Panie, dziękuję Ci za to i ogłaszam tą nową przestrzeń nad każdym z nas. Panie, nie chcemy tkwić w swoich barierach, nie chcemy tkwić w tych murach otoczeni przez jakieś sytuacje, których nie potrafimy przeskoczyć. Panie, dałeś nam przestrzeń, dałeś nam swoje słowo, dałeś nam swoje życie, które nas wyprowadza na wolność. Panie, i chcemy ogłaszać, że to przyjmujemy i będziemy tak żyć. Będziemy tak żyć jako Twoi synowie, a nie jako niewolnicy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Kochani, zanim poproszę tutaj kogoś, kto przedstawi nam jeszcze ogłoszenia, chciałbym, chociaż kończymy, a ja chcę kogoś przywitać, trochę to się kłóci, ale mimo wszystko cieszę się, że było tak wiele gości wśród nas. I tym razem, wybaczcie, nie pytam, skąd jesteście ci, co przyjechali w ramach Dnia Pamiętania, bo to pół sali by musiało coś powiedzieć, ale chcę przywitać tych, którzy po prostu są pośród nas jako goście z, nie wiem, skądś nas odwiedzili, przyjechali, oprócz tych, którzy są tutaj z nami przez te trzy dni. Czy ktoś taki jest? Tak, proszę, proszę, śmiało. Powiedz, tak, 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 witamy. Przypomnij się nam. Tak, tak. Ola? Tak, pamiętamy Olę, która wiele lat z nami tutaj była, dzisiaj nas odwiedza, mieszka w Dublinie. Dziękujemy za odwagę. Ktoś jeszcze? O, dziękujemy, chwała Bogu, 21 lat. Ktoś jeszcze? To młody człowiek, nie? Ktoś jeszcze? Witamy. Ktoś jeszcze? Tak, czekam, aż pastorstwo się ujawni. A, nie chcą. A ja ich wywołuję. Pastor Wiesiek z żoną Mariolą Kulawiec ze Brzydowic. Dzisiaj są tak rekreacyjnie, bo są w sanatorium. NFZ ich rzucił daleko, ze Brzydowic do Ustronia.
Tak, kochani, jeszcze tak się rozglądam, nie dostrzegam. Wiem, że miała być rodzina naszego brata Adama. Wiem, że przyjechali z Australii dalekiej. Nie dostrzegam, być może gdzieś są. Moi drodzy, życzę wam wszystkim Bożego błogosławieństwa. Dokądkolwiek będziecie wracać, teraz już mówię dokładnie do wszystkich, dokądkolwiek będziecie wracać, pozdrawiajcie swoje społeczności czy rodziny od zboru Betel. Życzymy wam obfitego Bożego błogosławieństwa w waszym dalszym życiu, zwłaszcza was, którzy przeżyliście tu coś szczególnego, może pierwsze kroki stawiacie za Bogiem. Trzymajcie się Go mocno, pozostańcie z Nim, a On naprawdę was wspaniale poprowadzi. Okej. Zanim ogłoszenia, a już wiem kto, Miłosz się uaktywnia, on nam przypomni, będzie to zasygnalizowane w ogłoszeniach, ale już chcę wyprzedzić coś, dlatego że jest to jakby takim kluczowym momentem przed nami. Moi drodzy, za 2 tygodnie już niecałe festiwal jeszcze mówię starymi słowami. Chrześcijański Festiwal Nadziei. Festiwal Nadziei przed nami. Moi drodzy, 2 lata go nie było ze względu oczywistych, pandemia. Startujemy na nowo, w nowej odsłonie razem z naszym bratnim zborem tutaj w pobliżu, z Ustronia, z fundacją. Cieszymy się z tej współpracy, wierzymy, że będzie, jak to ostatnio mówiłem, taki efekt synergii, czyli jeszcze więcej niż moglibyśmy oddzielnie uzyskać. Moi drodzy, i nie chciałbym, żebyście to traktowali jako jakieś wydarzenie, które tam robią, nie wiem, zbór robi, przywódcy robią, gadają o tym, to jest nasze. Moi drodzy, to jest najwyższy czas, żeby zobaczyć, że to miasto ginie. Wiecie, my się mamy tak fajnie. My żyjemy nadzieją tym, że idziemy do nieba, że jesteśmy gotowi, ale moi drodzy, to miasto ginie. To miasto idzie hurtem do piekła. Czy nas to nie przeraża? Czy nie powinniśmy zmienić naszych priorytetów i kiedy jest okazja, to zrobić wszystko, żeby wyjść z ratunkiem? Wszystko. Nie może cię tam zabraknąć. Nie możesz mieć innych planów. Nie możesz sobie grilla zrobić wtedy. Możesz, jak chcesz. Ale apeluję do twojej duszy, abyś miał cel. Zrobić, co zrobisz, oczywiście. Ale miej tą świadomość, że twoje miejsce jest wtedy razem z nami. Żeby być, żeby świadczyć, żeby się modlić, żeby nawet swoją obecnością zaakcentować, jak wielki jest Bóg. Chcemy przynieść nadzieję dla tego miasta. Tak jak jest nawet w nazwie. Chrześcijański Festiwal Nadziei. W tych czasach bez nadziei, bo tak na zewnątrz popatrzeć, to słabo to wygląda, nie? Tu wojna, tu wizja jakiegoś katastrofy ekonomicznej, tu wizja jakiegoś głodu, jeszcze jakieś ospy, małpie. Ach, nie fajnie to wygląda, ale my będziemy mówić, że jest nadzieja. Wiecie, i to nawet nie, że nadzieja, bo nadzieja to jest takie złudne. Nadzieja, która ma fundament Jezus Chrystus. To jest coś więcej niż tylko nadzieja. To jest coś niesamowitego. Jezus Chrystus, chcemy to ogłaszać przez naszą obecność również, przez modlitwę. Więc moi drodzy, gorąco apeluję, to jest nasz priorytet. 25-6 czerwca, sobota na rynku, po południu o 15, a potem całą niedzielę jesteśmy w amfiteatrze. Wspólne nabożeństwo z fundacją o 11, potem chwila przerwy, 3 godziny przerwy, aby mieć czas na relacje, na posiłek, na wszystkie takie fajne sprawy, a potem jest czas ewangelizacji. Jest zaproszony pastor Marek Tomczyński, będzie grupa Exodus mieć uwielbienie. Jest też wiele atrakcji, ale najważniejsze jest jedno. Chcemy głosić żywego Chrystusa. Nie możecie zabraknąć. Miłosz, proszę. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Chciałbym podzielić się kilkoma ogłoszeniami.
Po nabożeństwie zostanie zorganizowana zbiórka funduszy, które będą przeznaczone służbie Shalom na projekt Stołówka na Żmirince w Ukrainie. Zachęcamy do wsparcia. We wtorek o godzinie 18 odbędzie się nabożeństwo wtorkowe. Serdecznie zapraszamy do przybycia. Kościół Zielonoświątkowy Filadelfia w Bielsku Białej serdecznie zaprasza cały zbór Betel na Filadelfiadę, a więc piknik, który odbędzie się już w najbliższy czwartek o godzinie 13 w kompleksie Drzewiarz w Jasienicy. W programie wiele atrakcji, takich jak dmuchane zamki, konkurencje sportowe z cennymi nagrodami, quizy, kiełbasa, grochówka, kwaśnica, ciasto i teraz najważniejsze, dobry czas relacji i pogłębiania znajomości, a więc serdecznie, serdecznie zapraszamy. W czwartek o godzinie 19 odbędzie się zborowa modlitwa, a więc serdecznie także zapraszamy po pikniku na modlitwę. W sobotę o godzinie 18 całą młodzież zapraszamy na nasze cotygodniowe spotkanie młodzieżowe. Będzie to jak zawsze błogosławiony czas, także serdecznie zapraszamy. W niedzielę o 9:30 będzie nasze nabożeństwo. W poniedziałek 20 czerwca odbędzie się spotkanie dla seniorów o godzinie 15:00. Wszyscy seniorzy są serdecznie zaproszeni. 25-6 czerwca, tak jak już też było wspomniane, odbędzie się Festiwal Nadziei i taka ulotka, która jest tutaj wyświetlona, ale także plakaty, są do zabrania. Razem z młodzieżą, teraz przy wyjściu, będziemy rozdawali takie drobne ulotki. Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby je wziąć, żeby je przekazać dalej, może do własnych domów, do osób, które potrzebują takiego czasu, może do pracy, do szkoły, na uczelnię. Także serdecznie zapraszamy. Te ulotki są także na dole do wzięcia i są właśnie też plakaty, jest ich kilka sztuk. Jeżeli macie takie miejsce, gdzie można by było taki plakat wywiesić, serdecznie zapraszamy także do wzięcia. Bardzo dziękuję za uwagę i życzymy błogosławionej niedzieli.